Wiesz, one są czujne. To pewnie ta jaskinia, o której mówił szaman. Głęboka i nienaturalna. Na dole może coś być. Jeden z metalowych ptaków. Coś zostało z niego wycięte. Może znajdę jakąś inną maszynę latającą. Będę musiała coś zostawić. Potrzebuję tropu. Może mój fokus coś znajdzie. Gdybym mogła nieco przesunąć tę latającą maszynę. Czy mój fokus może mi coś tu pokazać? Jednak nie jest taki uziemiony. Teraz mogę przejść. Może w okolicy jest coś, co zobaczy fokus. Po prostu w górę. Jeśli ci durni technicy myślą, że przymknę oko na to, jak tu przyłażą i grzebią mi w konfiguracji dronów, to zdecydowanie nie doceniają mojego poczucia obowiązku. Zresetujemy ten holozamek. Echo Sierra
Echo. Mogłabym sprawdzić fokus, zobaczyć, co on widzi. Nie prosiłem o stado latających kamer. Trzeba bezpieczeństwa, nie nadzoru. To pierwsze daje siła ognia. Bóg mi świadkiem, że nie będę się cackał, kiedy jacyś terroryści zbezczeszczą tę placówkę. Nikt tej maszyny jeszcze nie ruszał przede mną. Szyna montażowa. Tego potrzebuję. Powinno łatwo dać się usunąć. Pokażę to szamanowi, jak wrócę do pieśni kresu. Thank you.
Lekkie to nie jest. Więc to ulepszy moją włócznię, tak? Thank you.
Wszystko spokojnie. Kontrola bezpieczeństwa. Jak mawiał mój ojciec, to miejsce jest jak psychiatryk podczas alarmu bombowego. Lada chwila pieprznie. A ten Malenowski? Źródło wszystkich problemów, ręczę za to. Zbyt pochłonięty tym swoim projekcikiem. Znaczy, kogo to do cholery obchodzi, czy zbiorniki z wodą będą tęczowe, czy nie? Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Oddech zamarza. Jeszcze wewnątrz płuc.
Mam cię. Ursus Americanus. Wspaniały amerykański niedźwiedź czarny. Rekonstrukcja Montana Recreations. To futro. Musiało doskonale chronić przed zimnem, prawda? Gdyby cię nie zachował, czy ktokolwiek wiedziałby, że zniknąłeś? Centrum odwiedzin to lipa. Wartość strategiczna i operacyjna jakieś 0, nic. Czemu nie mielibyśmy zapakować ludzi do pionka i odesłać ich z powrotem do pipidówka, kiedy tylko zamkniemy bramy? Miłego życia na podstawowym, ciule. Nie będę marnowała miejsca. Nie chcę przeszkadzać. O, ja... Tak, cześć. Cudzoziemka w kaplicy zapomnianych bestii. Witaj, jestem Enjuk. Aloy, kaplicy czego? Gdy dawny świat jeszcze istniał, pewien wielki człowiek zbudował mały totem dla tej bestii i zachował w nim jej obraz. Po umieszczeniu totemu na postumencie, obraz zwierzęcia pojawia się w powietrzu i bestia ożywa na powrót. No... Prawie. Widzę 7 postumentów. Gdzie pozostałe 6 figurek? Ten znalazłem w puszczy. Zapamiętałem wgłębienia na postumentach i zobaczyłem, że pasują do podstawy totemu. Ale jak mówisz, to 1 z 7, prawda? Wielki Montana Recreations pewnie zrobił więcej, ale... Czas rozproszył je po świecie. Mówisz, że wielki człowiek stworzył te figurki. Tak jest. Jak sądzę, był badaczem świata przyrody. Jak ja, ale jego umiejętności były o wiele większe od moich. Genialny Montana Recreations. Być może najwybitniejszy przyrodnik, jakiego wydał dawny świat. Jego głos mówi, że totemy są jego dziełem. Magazynem wiedzy, jaką udało mu się zgromadzić. Podzielam jego pragnienia. By zrozumieć zwierzęta, by opisać ich zwyczaje oraz zachować ich wygląd. Ja czasem sobie schlebiam, że jestem jakby jego uczniem. Ciągnę dalej jego dzieło. Może kiedyś, jeśli będę dość wytrwały, będę godny jego nazwiska. Enjuk Recreations. Co sądzisz o tych Enjuk?
Kraj może o was zapomniał, maleństwa, ale nie ja. A skoro wróciliście na postumenty, mogę pokazać was innym. Więc te totemy, one pokazują obrazy zwierząt, których już nie ma. Przeminęły, jak przedwieczni. Na to wygląda. I pomyśleć, że tak wspaniałe stworzenia wyginęły. Nie wiedzieliśmy, że istniały. Wykorzystujemy dziś zwierzęta tak samo jak maszyny. Dla jedzenia, dla ciepła. Ale czy badamy je z równym zapałem? Ja tak! Na przykład. Mam taki pomysł na temat lisów. Dlaczego lisy mają rude futro? Pomyśl, czym się żywią. Mięsem? Surowym mięsem. Czerwonym. Widzisz? Przyczyna i skutek. Logiczny związek. To ma sens. Myślałeś o lisach znacznie więcej niż ja. Muszę już iść. Oczywiście, jasne. I tak zbyt długo cię tu zatrzymuję. Ale może mogłabyś podczas podróży wypatrywać tych figurek? Jeśli na jakieś wpadnę, przyniosę ci je. Ursus Americanus. Wspaniały amerykański niedźwiedź czarny. Rekonstrukcja Montanari Creations. Jak byś się poczuł osaczony przez to coś? Muszę przyznać, że bardzo by mi się podobał. Ależ z ciebie była piękna bestia. Ursus Arctos. Straszliwy siwy grizzly. Rekonstrukcja Montanari Creations. Tymi pazurami mógłby przeciąć kogoś na pół. Może w młodości, ale słyszałaś, co mówi Montanari Creations. Mówi, że siwy, stary. Dni łowów już za nim. Odocoileus virginianus. Piękny jeleń virginijski. Rekonstrukcja Montanari Creations. Nie ma budowy drapieżnika, ale może powalał swoje ofiary tymi rogami, skoro nie posiadał ostrych kłów. Można tu zapomnieć, jak to jest być w cieple.
Czy to właśnie... Cii. Szamańskich sekretów nie mówi się głośno. Czy to właśnie miałam znaleźć? Przywiąż to do włóczni. Na tym przymocujesz to. Dobrze? Później znajdziesz więcej. Dlaczego mi pomagasz? Niebieskie światło blednie. Pieśń maszyn się kończy. A co w tym czasie robi konklawę? Siedzą, intonują, obserwują. Wystarczy. Musimy walczyć. A ty? Ty jesteś waleczna. Mamy wspólny cel. Nie jestem taka pewna, bo nawet nie wiem, jaki to cel. Ale dziękuję. Nie dziękuj mi, tylko działaj. Teraz mogę modyfikować swoją włócznię. Brzmi nieźle. Mogę zacząć ulepszać swoją włócznię. I harmonia, przyjaciele.